Zapraszamy. I jury postanowiło przyznać jeszcze jedno wyróżnienie dla Marii Smirnowa ze Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Juliusza Słowackiego w Lublinie. Zapraszamy. Idzie. Brawa. Kategoria klasy 1-3 szkoły podstawowej. Jury miało naprawdę bardzo, bardzo trudne zadanie. Pierwsze miejsce jury postanowiło przyznać Martynie Piszczek ze szkoły podstawowej w Żmudzi. Nie ma, wyślemy nagrodę pocztą. Drugie miejsce zajął Jakub Mańko ze szkoły podstawowej imienia Stefana kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu. Serdeczne dla niego brawa. Trzecie miejsce zajęła Aleksandra Włodek z Gminnego Ośrodka Kultury w Cycowie. Zapraszamy. Prac było bardzo dużo, dlatego jury postanowiło przyznać więcej niż dwa wyróżnienia, a mianowicie wyróżnienia otrzymują Natalia Janczak, Szkoła Podstawowa imienia Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty z Niedźwicy Dużej. Nikola Misiurek również otrzymuje wyróżnienie ze Szkoły Podstawowej w Michowie. Nie ma Nikoli. Wyróżnienie otrzymuje także Nikola Kowalska ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie. Serdeczne brawa. I tak się składa, że jeszcze jedno wyróżnienie dla uczennicy ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie. Wyróżnienie otrzymała również Alicja Siwińska. Zapraszamy, jest Alicja, idzie. I ostatnie wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Kajetan Steczuk ze Szkoły Podstawowej w Żmudzi. Jest. Zapraszamy. Wszystkim laureatom gratulujemy. Przechodzimy do kolejnej kategorii. Tym razem kategoria klas 4-8 szkoły podstawowej. I pierwsze miejsce zdobyła Mariola Maziarczyk ze Szkoły Podstawowej imienia Stefana kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu. Gratulujemy. Drugie miejsce zajęła Martyna Kulesza z Zespołu Placówek Oświatowych imienia Batalionów Chłopskich Szkoła Podstawowa w Terpentynie. Czy jest Martyna? Nie ma. Wyślemy pocztą. Taką informację posiadamy. Trzecie miejsce otrzymuje Kinga Krawczyk ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmie. Nie ma. Wyślemy nagrodę pocztą. I jury postanowiło przyznać trzy wyróżnienia. Pierwsze wyróżnienie otrzymuje Milena Sowa ze Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Reja z Rejowca. Czy jest Milena? Nie ma. Wyślemy pocztą. Drugie wyróżnienie otrzymuje Mateusz Grzywa z Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Władysława Jagieły w Urzędowie. Czy jest Mateusz? Nie ma. I kolejne wyróżnienie otrzymuje Łukasz Pilarski ze Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Lublinie. Zapraszamy. Tak. Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali nagrody i wyróżnienia.
prace, wszystkie prace nagrodzone zostały wydane w postaci takiego folderka i taki folderek można znaleźć oprócz nagród w tych upominkach, które laureaci otrzymali. Szkoła ponadpodstawowa. Pierwsze miejsce zajmuje Agata Łaska z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lublinie. Agata nagrodę już odebrała. Drugie miejsce zajmuje Jan Grudzień, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia księcia Czartoryskiego w Puławach. Mamy informację, żeby wysłać pocztę. I trzecie miejsce zajmuje Aneta Chudzicka z zespołu szkół ogólnokształcących imienia Władysława Jagieły w Urzędowie. Serdeczne brawa. I wyróżnienie jury przyznało w tej kategorii Patrycji Podolak z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim. Posiadamy informację, że trzeba nagrodę wysłać pocztą. To już wszystkie nagrody i wyróżnienia. Jury wyraża uznanie wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego, składa podziękowanie katechetom, nauczycielom, rodzicom, opiekunom za wsparcie okazywane uczestnikom konkursu. Teraz przedstawię Państwu wyniki konkursu literackiego Jan Paweł II, papież rodziny. Przypomnę warunki uczestnictwa w konkursie literackim. Praca konkursowa może być napisana w dowolnej formie poetyckiej, związana z tematyką setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, papieża rodziny. Prace literackie oceniane były w następujących kategoriach wiekowych. Pierwsza grupa uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej oraz druga grupa uczniowie szkół średnich. Na konkurs można było przesłać utwory, które nigdzie wcześniej nie były publikowane i nie były nagradzane. I każdy z uczestników mógł zgłosić jedną pracę. Oto wyniki. Jury w dniu 4 grudnia 2020 roku na posiedzeniu w składzie ksiądz Dariusz Bondyra, wiceprezes Centrum Jana Pawła II w Lublinie, ksiądz dr Mariusz Lach, pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz dyrektor teatru ITP działającego przy Kulu, Jacek Brzeziński, aktor teatru Prowizorium oraz emerytowany wykładowca UMCS, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia. W kategorii szkół ponadpodstawowych przyznać nagrodę Ewie Zdybel za ukazanie w formie poetyckiej życia i nauczania świętego Jana Pawła II w utworze Jan Paweł II, papież rodziny. Serdeczne gratulacje i brawa. Jury postanowiło przyznać również dwa równorzędne wyróżnienia za próbę opowiedzenia w formie poetyckiej życia świętego Jana Pawła II. Pierwszy wyróżniony utwór to Wielki Człowiek, którego autorem jest Faustyna Paczos. Nie ma. I drugi utwór zatytułowany Jan, papież rodziny Jan Paweł II, autorstwa Izabeli Bednarczyk. Czy jest Izabela? Tak, idzie. Serdeczne brawa i gratulacje. Pozostała szkoła podstawowa, klasy 4-8. Pierwsze miejsce jury postanowiło przyznać Julii Nobis za bardzo oryginalny i z dużą pieczołowitością skomponowany utwór Trzynastozgłoskowiec dla Jana Pawła II. Zapraszamy Julię. Brawa dla Julii. Drugie miejsce jury przyznało Julii Szymanek za umiejętność
poetyckiego wyeksponowania najważniejszych cech duchowości świętego Jana Pawła II w utworze Papież rodziny. Czy jest Julia? Nie ma. Mamy informację, by wysłać nagrodę pocztą. Trzecie miejsce zajęła Magdalena Nagowska za wrażliwość i szczerość w dostrzeganiu cech osobowych świętego Jana Pawła II w utworze Historia pewnego papieża Polaka. Serdeczne gratulacje. Jury przyznało dwa wyróżnienia. Za koncept i ciekawe opowiedzenie w formie prozatorskiej o wybranych aspektach nauczania świętego Jana Pawła II. Pierwszy wyróżniony utwór to Niecodzienne spotkanie Zuzanny Flis. Zapraszamy. Nie ma. Wyślemy pocztą. I drugie miejsce, drugie wyróżnienie zostało przyznane Hannie Frączek w utworze Jan Paweł II i czekoladki. Serdeczne brawa dla zwycięzców. Szanowni Państwo, jury wyraża uznanie wszystkim uczestnikom konkursu literackiego. Dziękuję za udział w konkursie, zainteresowanie, zaangażowanie, jak również składa podziękowanie katechetom, nauczycielom, rodzicom, opiekunom za wsparcie okazane uczestnikom konkursu oraz krzewienie wiedzy na temat życia i świętości Jana Pawła II. W imieniu uczestników i jury konkursu plastycznego i literackiego składam serdeczne podziękowanie księdzu prałatowi Tadeuszowi Pajurkowi za ideę konkursu, trud jego zorganizowania, za nieustanną troskę nad prawidłowym przebiegiem konkursu i obrad jury, za konsekwentne prowadzenie konkursu w tym trudnym czasie trwającej pandemii i różnych ograniczeń, za dzisiejszą obecność i dzisiejsze spotkanie w tych murach, w których gościł, w których modlił się Jan Paweł II. Dziękuję także za dzisiejszy koncert papieski dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Księdze prałacie, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja też jeszcze chcę podziękować księdzu prezesowi Dariuszowi Bondyrze za przygotowanie i poprowadzenie tego rozstrzygnięcia konkursu Jan Paweł II, papież rodziny. Oklaski dla księdza kanonika. Dla niego to wielkie poświęcenie, bo u niego w tym czasie jest msza święta, gdzie Solidarność modli się za tych, którzy ponieśli ofiary w stanie wojennym, bo jest rektorem kościoła powizytkowskiego albo pobrygitkowskiego Matki Bożej Zwycięskiej, gdzie zawsze gromadzimy się na mszy święte za ojczyznę. Kochani moi, a teraz już proszę artystów i rozpoczynamy koncert. Oklaski dla naszych artystów. Zanim artyści pojawią się wśród nas, pragnę podziękować jeszcze jednej osobie, która zaangażowała swoje serce, poświęciła swój czas. To pani Kamila Pietrzyk. Gorące brawa dla pani Kamily. To ona była na pierwszym froncie, odbierała telefony, udzielała informacji. Pani Kamilo, za trud koordynacji konkursu serdecznie dziękujemy. Już za chwilę rozpocznie się koncert. Wystąpią Jerzy Zelnik, recytacja, Bogusław Morka, śpiew, Robert Grudzień, organy, fortepian. Przypomnę, że dzisiejszy koncert i konkurs Jan Paweł II, papież rodziny, zrealizowano dzięki wsparciu miasta Lublin i Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Koncert jest również transmitowany online. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na koncert.
prosimy już artystów i zapraszamy do wysłuchania koncertu. Raz. Raz. Jerzy Zelnik, zapraszamy serdecznie. Bogusław Morka, Robert Grudzień. Bardzo dziękujemy serdecznie za zaproszenie Centrum Jana Pawła II przez współpracę parafii pod wezwanie Świętej Rodziny w Lublinie gospodarzowi księdzu Tadeuszowi Pajurkowi. Bardzo dziękujemy za to, że właśnie krzewi to dziedzictwo Jana Pawła II, wspólnie zapraszając wybitnych artystów, jak Jerzy Zelnik, który nagrał wiele koncertów, ale także różnych właśnie nagrań związanych właśnie z tym pięknym przesłaniem, jakie nam pozostawił Jan Paweł II. I Bogusław Morka, który nam często właśnie towarzyszy w tych, można powiedzieć, modlitewnych właśnie muzycznych spotkaniach. Jerzy Zelnik. Serdecznie Państwa witam. Chcieliśmy dołożyć cegiełkę do tego hołdu dla świętego Jana Pawła II, którego setna rocznica urodzin miała miejsce w maju. W maju niestety nie mogliśmy się spotkać 18, więc to zostało przez internetowych. Bogusław Morka, śpiew. Robert Grudzień, organy, fortepian. I Jerzy Zelnik, słowo.
W ogłoszonym przez papieża Jana Pawła II roku rodziny nasz papież wystosował list do rodzin. Oto fragmenty tego listu. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat. Można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak więc Kościół ogarnia swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową. Wie on ponadto, iż człowiek wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić swe życiowe powołanie. Do Ciebie głos wznosimy, Matko Boga, niech wzruszy Cię pokorna modlitwa ta. Spraw mocą swą, niech nas omija trwoga, a Syn Twój Bóg niech nam pociechę da. Nadzieja cała, Ty wesprzeć zechciej biedne dzieci Twe. Błagamy Cię, byś Boga nam zjednała. Wszak Syn Twój Bóg z
za Twoją przyczyną wysłucha Cię, winy daruje nam. Ach, zlituj się, niech dzieci Twe nie giną, a losem ich niechaj Bóg rządzi sam. Bo w Tobie tylko jest nadzieja cała, Ty wesprzeć zechciej biedne dzieci Twe. Błagamy Cię, byś Boga nam zjednała, o Matko Boga chciej zlitować się. Jeśli mówimy, że małżonkowie jako rodzice są współpracownikami Boga Stwórcy w poczęciu i zrodzeniu nowego człowieka, to sformułowaniem tym nie wskazujemy tylko na prawa biologii, ale na to, że w ludzkim rodzicielstwie Bóg sam jest obecny. Obecny w inny jeszcze sposób, niż to ma miejsce w każdym innym rodzeniu w świecie widzialnym, na ziemi. Przecież od Niego tylko może pochodzić obraz i podobieństwo, które jest właściwe istocie ludzkiej, tak jak przy stworzeniu. Rodzenie jest kontynuacją stworzenia. Tak więc wraz z poczęciem nowego człowieka, wraz z jego urodzeniem, rodzice stają prawdziwie wobec wielkiej tajemnicy. Nowa ludzka istota jest, tak jak oni sami, powołana do istnienia osobowego. Jest powołana do życia w prawdzie i miłości. Powołanie zaś otwiera się nie tylko na całą doczesność. Otwiera się ono na wieczność w Bogu. Wykonam dla Państwa teraz pieśń z repertuaru wielkiego tenora Placido Domingo, pieśń La Libertà. Tę pieśń napisał jego syn Michael Domingo właśnie na beatyfikację świętego Jana Pawła II. I pieśń, sam tytuł mówi: La Libertà, wolność, wolność duchowa i wolność fizyczna. My, jako ludzie, powinniśmy być wolni, bo tak
chciał Bóg i Jezus Chrystus. La libertà. La libertà è conquista che termine non ha. Non sarà mai un possesso, mai un'eredità. Nulla la sai lo stesso, c'è una battaglia che ogni giorno si combatte in te. La libertà non ha prezzo, la pregherai con te stesso. Tutto lo gridare senza recriminare, e allora splenderà la tua umanità. Libertà è un dono che ti sorprenderà, ma per serbarla devi lottare più che non puoi. Devi spiccare il volo e non fermarti mai, altrimenti non ha possello, la perderai. La libertà non ha prezzo, la pagherai con te stesso. Tutto lo gridare senza recriminare, allora splenderà la tua umanità. Żaden ludzki prawodawca nie może powiedzieć: wolno zabijać. Masz prawo zabijać. Czy nawet powinieneś zabijać. Niestety w historii naszego stulecia taka dewiacja stała się rzeczywistością. W sposób demokratyczny dochodziły do władzy siły polityczne, które wydawały ustawy sprzeczne z prawem do życia, jakie posiada każdy bez wyjątku człowiek, a czyniły to w imię obłędnych racji, na przykład eugenicznych, etnicznych lub też innych. Zjawiskiem nie mniej niebezpiecznym są dzisiaj ustawodawstwa, które nie respektują prawa do życia od chwili poczęcia. Towarzyszy im niestety szerokie przyzwolenie lub zgoda opinii publicznej. Jakże można moralnie zaakceptować prawa, które dozwalają zabijać człowieka poczętego, który już żyje w łonie matki? I z Evangelium Vitae, z encykliki, przerywanie ciąży i eutanazja są zbrodniami, których żadna ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne. Ustawy, które to czynią,
nie tylko nie są w żaden sposób wiążące dla sumienia, ale stawiają wręcz człowieka wobec poważnej i konkretnej powinności przeciwstawienia się im przez sprzeciw sumienia. Lekarze, personel medyczny i pielęgniarki oraz osoby kierujące instytucjami służby zdrowia, klinik i ośrodków leczniczych powinny mieć zapewnioną możliwość odmowy uczestniczenia w planowaniu, przygotowaniu i dokonywaniu czynów wymierzonych przeciwko życiu. Szanowni Państwo, pieśń Ojczyzno ma. W zasadzie ta pieśń jest taki hymn solidarności niepisany. Wiem, że Państwo znacie doskonale tę pieśń. Zapraszam gorąco do wspólnego śpiewania refrenu. Ojczyzno ma. Tyle razy pragnęła wolności, tyle razy dławił ją kat, ale zawsze czynił to obcy, a dziś brata zabija brat. Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpała, ach, jak wielka dziś twoja rana, jakże długo cierpienie twe trwa. Biały orzeł znów skrępowany, krwawy łańcuch zwisał szpon, lecz już wkrótce zostanie zerwany, bo wolności uderzył dzwon. Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana, ach, jak wielka dziś twoja rana, jakże długo cierpienie twe trwa. Nowy ból przeszył serca Polaków, pasterz kapłan przelał swą krew, abyś ty mógł żyć w wolnej ojczyźnie bez cierpienia, bólu i krat. O matko, ma, tyś królowo polskiego narodu, tyś wolnością w czasie niewoli i nadzieją, gdy w sercach jej brak. Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana, ach, jak wielka jest twoja rana, jakże długo cierpienie twe trwa. Tak, wielokrotnie u świętego Jurka Popiełuszki w jego kościele śpiewaliśmy tę pieśń, między innymi z świętej pamięci zmarłą niedawno Katarzyną Łaniewską. Lata 81-84. Czcij ojca i matkę. Czcij ojca i matkę, gdyż są oni dla ciebie niejako zastępcami
Pana Boga. Są tymi, którzy dali Ci życie, a przez to wprowadzili Cię w cały krąg ludzkiego bytowania, rodu, narodu, kultur. Są Twoimi pierwszymi po Bogu dobroczyńcami. Jeśli Bóg sam jest dobry, jest samym dobrem, to oni mają największy udział w tej Jego najwyższej dobroci. A więc czcij Twoich rodziców. Jest tu pewna analogia z czcią należną samemu Bogu. Czwarte przykazanie jest szczególnie blisko związane z przykazaniem miłości. Pomiędzy czci a miłuj zachodzi bardzo bliski związek znaczeniowy. U swoich podstaw cześć odpowiada cnocie sprawiedliwości. W istocie rzeczy nie można jednak pomyśleć o czci bez miłości. I to zarazem Boga i bliźniego. Chodzi wszakże o bliźnich w znaczeniu najbliższym i najściślejszym. Bliźni, a więc chodzi tu o rodziców i dzieci. Państwo, moi kochani bracia i siostry, to co przed chwilą wspaniale wypowiedział mój przyjaciel i wielki aktor i wspaniały człowiek, człowiek prawdziwego Bożego Ducha, o miłości, o rodzicach, o miłości do matki, ojca i do ojczyzny. Chciałbym właśnie Państwu przedstawić taką pieśń, którą z tego co wiem Jan Paweł II Święty bardzo lubił słuchać tej pieśni. Pieśń włoska, Cesare Bixio napisał tą włoską, neapolitańską pieśń, a nazywa się jej tytuł Mamma. Mamo, jestem taki szczęśliwy. Mamma son tanto felice. Sono tanto felice perché ritorna da te. La mia canzone ti dice che le più belle giorna per me. Mamma, sono tanto felice viver lontano perché. Mamma, per te la mia canzone vola, mamma, sarai come tu, non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non so sonabio. Ma la canzone mia più bella sei tu la
vita, e per la vita non ti lascio mai più. Od pierwszych lat twej młodości i od zarania twych dni ty nie znasz żadnej przykrości i nie wiesz, co to są łzy. Przez całą noc i przez cały dzień ktoś czuwa nad twoim snem. Mama, to jest jedyne najgorętsze słowo. Mama, tak zawsze dobra czuła jednakowo. Ty nie zapomnisz nigdy jej, jej twarzy uśmiech tak błogi i słodki dotyk jej czułych rąk, zawsze kochany tak drogi. Mama, odgadnie każdą troskę, każdy twój ból. Chcę wszystko oddać ci, choć w oczach czuję smutek, żal, serca łzy. Mama, Bogusław Morka, arystokrata śpiewu. Brawo, przyjacielu. Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie powierzamy sprawę życia. Spójrz, o Matko, na niezliczone nasze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, na ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, na mężczyzn i kobiet ofiary nieludzkiej przemocy, na starców i chorych, zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru. Wyjednaj radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o Ewangelii życia, aby mogli budować wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Stwórcy. Stwórca miłuje życie.
Szanowni Państwo, 13 grudnia, rocznica wspomnienia naszej wspaniałej Solidarności. I trzeba przyznać, że była to jedna z największych armii świata. 10 milionów ludzi. To wielka armia. Można się było tej armii przestraszyć. I co niektórzy się przestraszyli? Dobrze, że ludzie potrafią przeciwstawić się złu i decyzjom, które niszczą człowieczeństwo. Szanowni Państwo, właśnie takim człowiekiem Solidarności był świętej pamięci, może przyjaciel to za duże słowo, ale bardzo bliski mi człowiek, ksiądz Jerzy Popiełuszko. I właśnie to on mówił: Boguś, pamiętaj o jednym. Bądź prawdziwy i żyj w prawdzie. Bo tylko to daje prostą drogę. I drogę, która czyni, że nikt przez ciebie nie płacze. Jestem wdzięczny Jerzemu za wiele nauk, które mnie jako młodemu człowiekowi przekazał. Był moim dobrym, kochanym wychowawcą, do którego mam teraz radość modlić się. Szanowni Państwo, polskie kwiaty. W tym okresie śpiewało się takie polskie pieśni narodowe o czystym kolorycie polskim. Dla Państwa polski kwiat. Śpiewa ci obcy wiatr, zachwyca piękny świat, lecz serce tęskni, bo gdzieś daleko stąd został rodzinny dom. Tam jest najpiękniej, tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty, stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki. Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty. W ich zapachu rodzie jest Polska. Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty, w ich zapachu urodzie jest Polska. Żeby tak jeszcze raz ujrzeć ojczysty las, pola i łąki i do matczynych rąk przynieść z zielonych łąk rozkwitłe pąki. Tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty, stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki. Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty, w ich zapachu rodzie jest Polska. Pod polskim niebem
szczerym polu wyrosły. Ojczyste kwiaty w ich zapachu urodzie jest Polska. Grudnia 39 lat temu, ile było radości i może strachu również. Chyba tak. Jak patrzyliśmy w niebo w Gdańsku w sierpniu od 16 sierpnia, kiedy staliśmy przy kratach, później szliśmy do hotelu, tylko patrzyliśmy w niebo, czy już lecą, żeby ukręcić łeb tej rodzącej się fali. Wolności, protestu. Później ta radość 31 sierpnia. Później ten karnawał Solidarności. A my naiwni nie wiedzieliśmy, że oni już od pierwszych dni powstania Solidarności chcieli jej łeb ukręcić. Tylko te 10 milionów, o których Bogusław wspominał, to była ta potęga i nie można było tego tak z dnia na dzień robić. Ale oni szykowali ten stan wojenny już od pierwszych dni powstania Solidarności. Nie łudźcie się, że to był wynik jakichś, jak oni to nazywali, ekstremistycznych ruchów wewnątrz Solidarności na jesień 81. I nie rozmowy Glempa i Wałęsy z rządem o tym decydowały. Oni już od razu, od września 80 roku przygotowywali się do grudnia 81 roku. A ja biegałem wtedy, miałem 36 lat. Jakbym się unosił w powietrzu przez te 16 miesięcy. Oczywiście było wiele zagrożeń, było wiele takich niebezpiecznych momentów, jak choćby pobicie w marcu w Bydgoszczy kolegów, kiedy miał być strajk generalny i być może wtedy już nastąpiłby ten stan wojenny. Ukręcono łeb naszej nadziei, to musiało się odwlec o prawie 10 lat. Ile przez te 10 lat można było już zrobić? Gdzie my byśmy byli już dziś? Ile straconych szans, nadziei? To takie moje wspomnienie. Szanowni Państwo, wielka poetka Maria Konopnicka, jedna z najwybitniejszych poetek okresu realizmu, wielka patriotka, napisała takie oto słowa: kto w więzach słabnie, jest godzien swej niedoli. I napisała jeden z najpiękniejszych dla mnie osobiście wierszy: Ojczyzna. Ojczyzna moja, to ta ziemia, droga, gdzie ujrzał słońce i gdziem poznał Boga. Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła w polskiej mnie mowie pacierza uczyła. Ojczyzna moja, to te wioski i miasta, wśród pól lechickich sadzone piasta, to rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki, gdzie pieśń nadziei
śpiewają skowronki. Ojczyzna moja, to praojców sława, Szczerbiec chrobrego, cecorska buława. To duch rycerski, szlachetny, a męski, to nasze wielkie zwycięstwa i klęski. Ojczyzna moja, to te ciche pola, które od wieków zdeptała niewola. To te kurhany, te smętne mogiły, co jej swobody obrońców przykryły. Ojczyzna moja, to ten duch narodu, co żyje cudem wśród głodu i chłodu. To ta nadzieja, co się w sercach kwieci pracą u ojców, a piosnką u dzieci. Szanowni Państwo, Jan Pietrzak napisał przepiękną piosenkę, zarówno słowa, jak i muzykę, żeby Polska była Polską. Dziś dla Państwa razem z moim przyjacielem zaśpiewamy tę piękną, patriotyczną piosenkę Jana Pietrzaka. Żeby Polska była Polską, podłączajcie się Państwo w refrenie, bo na pewno doskonale znacie. Mrocznych, przez odwiecznych pól i stepów nasz rodowód, nasz początek, Helot, Piasta, Kraka, Lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień połączony myślą prostą, Żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcach, przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swojska. Żeby Polska była Polską. Rzucał uczeń portret cara, ksiądz ściekienny wznosił modły, opatrywał wóz trzymała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szable mógł utrzymać, ten formował legion wojsko. Żeby Polska była Polską. Matki żony w swych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor, Bóg, Ojczyzna, i ruszyła w pole wiara. Od Chicago do Tobolska,
żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Tak, dziękujemy. Jeszcze chciałem powiedzieć tylko Państwu, że w 20 latach zastanawiano się, jaki hymn ma mieć Polska. Kiedyś to była Bogorodzica, później zastanawiano się nad Rotą. Wreszcie wybrano, jeszcze Polska nie zginęła. Ale to jest ten czwarty hymn, który Janek Pietrzak napisał. No mamy... Dziękujemy, żeście powstali, bo rzeczywiście przy tych pieśniach wstajemy i podchwytujemy, prawda, te strofy naszych hymnów przy różnych okazjach śpiewanych. Bóg zapłać. Na zakończenie zaśpiewamy jeszcze wspólnie suplikację i modlitwę Święty Boże. Mamy także błogosławieństwo, zapewnienie Watykanu modlitwie papieża Franciszka z artystów, z organizatorów wszystkich właśnie takich uroczystości, także wykonawców uroczystości o ustanie pandemii koronawirusa. Święty Boże. Uklękniemy. Jeszcze zanim udzielę błogosławieństwa, to chwila wspomnień. 39 lat temu, godzina 6 rano, byłem kapelanem zakładu karnego w Hrubieszowie, gdzie byli sami przestępcy. Wałęsa załatwił, że kapłan mógł pojechać. Śnieg. Maluchem podjeżdżam pod więzienie Hrubieszowskie na ulicy Nowej. Pukam jak zwykle do więzienia, a tam słyszę wojna, mszy nie ma. Wracam niby 10 kilometrów, 20, Związek Radziecki. Wojny nie ma, ale czołg w Hrubieszowie stoi. Wojsko z karabinami chodzi po ulicach. Przyjeżdżam pod plebanię,
a tam kobiety zgromadzone płaczą. Mężowie, synowie zostali w nocy zabrani. Tak zaczął się stan wojenny w Hrubieszowie, a potem w 1982 roku przywieziono 170 więźniów Solidarności. Skazani za czyny polityczne. Odprawialiśmy msze święte, byli wszyscy razem, nie byli podzieleni. 10 przyjęło chrzest święty, były śluby, były rozmowy, było pięknie. A teraz módlmy się za naszą ojczyznę. Co zostało z tego zrywu Solidarności, jak jesteśmy podzieleni? Prośmy Matkę Bożą Częstochowską, która jest królową naszego narodu, o jedność, o miłość, o solidarność na nowo. Udzielę błogosławieństwa i zaśpiewamy apel jasnogórski, ale dziękuję serdecznie wykonawcom. Pan Jerzy Zelnik, oklaski. Pan Bogusław Morka. Cieszymy się, że jest z nami i nasz dyrektor festiwalu, pan Robert Grudzień. Nie zapraszałem dzisiaj do kościoła, bo nie można. Zaczęło nas 95 osób, teraz jest nas 70. Cieszę się, że dotrwaliśmy do końca i że możemy, przestrzegając normy sanitarne, przeżywać ten czas z modlitwą i z nadzieją w sercu, że mamy wolną Polskę, że możemy cieszyć się, że jesteśmy bardzo blisko Boga i oczekujemy na Boże Narodzenie. Niech Pan Bóg nam pobłogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. A teraz zaśpiewajmy. To może o godzinie 6 są rolaty. Zapraszamy, a potem 10, 12, 16 spotkanie z dziećmi. U nas są rekolekcje, a o godzinie 18 msza święta i 19:30 młodzież. Kto nie może, można przez internet korzystać. Dobrej nocy, szczęść Boże.